Witam wszystkich. 7 stycznia 2016 roku. Kolejny dzień jazdy. Tym razem dzień po przerwie, którą zafundowało nam Święto Trzech Króli, które było wczoraj. Wczoraj był 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli. Ustanowione świętem wolnym, dniem wolnym od pracy. I kilka ciekawostek, dlatego nagrywam dzisiaj, bo w sumie mógłbym nagrać coś w późniejszym czasie, ale pojawiło się parę rzeczy, które są ciekawe do omówienia. Mianowicie, jak wiecie, w święta autobusy kursują troszeczkę rzadziej albo w ogóle, jeżeli chodzi o pewne rejony Polski. Więc oczywiście korzystając z dnia wolnego, pojechałem do mojej kobiety. Rano pojechałem autobusem, a wracałem BlaBlaCarem. I dlaczego to mówię? To jest ważne, ponieważ spotkałem przesympatycznego człowieka, naprawdę super gościu, który zawoził mnie do domu. BlaBlaCarem właśnie się zabrałem z nim i okazało się, że ten przesympatyczny pan jest kierowcą busa. Jeździ na busach od paru lat. I rozmowa z nim i pasażerką, którą również zabierał, bardzo mnie, że tak powiem, poruszyła, oświeciła. Dlaczego? Mianowicie chodzi o to, że pan bodajże Andrzej, ale nie wiem dokładnie, czy to jest pan Andrzej, jeżeli jego imię podam tutaj w anotacji, żeby nie było, że skrzywdziłem, tak, że mówię inne imię, ma bardzo dobrze zorganizowane życie w kabinie swojego Renault Mastera, który jeździ. I to mnie zaskoczyło, że myślałem, że to ja mam dużo elektroniki i ogólnie rzeczy w samochodzie, a okazało się, że nie. Ja jestem podług niego, praktycznie można powiedzieć, minimalistą. Bo ja mam tylko, no co, ja mam smartfona z janosikiem, mam nawigację, mam mojego smartfona, do którego teraz gadam, żebyście mogli mnie widzieć. I co tam jeszcze? No i mam transmitter FM, no i telefon służbowy, tak, i to jest wszystko. Natomiast pan Andrzej ma jeszcze telewizor z dekoderem telewizji cyfrowej i anteną. Ma antenę Wi-Fi taką mocną do zbierania internetu. Ma laptopa, ma... co tam on jeszcze ma? Tablet chyba i w ogóle, no po prostu ma sporo tej elektroniki, ale nie tylko. Wierzcie, że pan Andrzej, tak go nazywajmy, ma w samochodzie również narty. Tak, dobrze słyszeliście. Pan Andrzej ma w samochodzie narty, ponieważ lubi jeździć na nartach. Jak jeździ po Europie, to wiadomo, że czasami są miejsca, gdzie są góry. A jak są góry, to sobie można po prostu pojeździć na tych nartach. Ma on również w swoim samochodzie, tutaj tak odwracam głowę, bo jest wypadek. I chcę to zarejestrować. Tak, kolega z osobówki lekko wypadł z drogi, jeszcze mu samochód nie chciał odpalić, więc służby ratownicze podłączyły mu akumulator, zaraz będzie go asystent ściągało. O, już właśnie spadłem. Właśnie, sprawa organizacyjna, w ogóle chciałem powiedzieć. Dzisiaj jest taki naprawdę prawdziwy dzień zimowy. Jest konkretnie ślisko, dlatego nie jadę szybko, tylko tak kulturalnie 50-60 na godzinę, bo się szybciej nie da. Szybciej się po prostu nie da. Ale wróćmy do tematu tego przesympatycznego kierowcy, który po prostu zaskoczył mnie tym, że te wszystkie rzeczy trzyma w kabinie Mercedesa, nie Mercedesa, tylko Renault Masterki, tak? Ja w Mercedesie Axorze, gdzie mam o wiele większą przestrzeń, nie wiem, czy ja bym się zmieścił, a on się mieści idealnie po prostu. Jestem pełen podziwu, nawet natchnęło mnie to, żeby w kurde nie wozić ze sobą więcej rzeczy, znaczy więcej. Na razie nie są mi potrzebne, ale później na przykład nie zaopatrzycie w tablet, przecież na tablecie się fajnie film ogląda czy coś. Także pozdrawiam tego przemiłego pana, bo nie wiem, może kiedyś dotrze do tego filmu, obejrzy go i to zobaczy, usłyszy. A wrócę teraz do tematu dzisiejszego dnia.
bo naprawdę wczoraj zadzwonił do mnie mój szef i powiedział, że dzisiaj na pewno nie wrócę do domu, ponieważ jest tak ślisko, że muszę to zrobić, tę trasę na dwa dni. I rzeczywiście, słuchajcie, jest ślisko, śnieg pada, ja mam opony, jakie mam z tyłu, więc po prostu no, nie da rady się przejechać, a chodzi o to, żeby dowieźć towar bezpiecznie, także jadę ostrożnie, jeszcze po drodze będę miał pauzę, wypauzuję się, prześpię się może troszeczkę na tej pauzie, dojadę do celu, rozładują mnie i w ten sposób na powrocie nie będę jechał na dychę, tylko normalnie na dziewiątkę, stanę gdzieś na parkingu i po prostu się prześpię. Kulturalnie się w końcu wyśpię. Wczoraj, kiedy odebrałem telefon z informacją, że dzisiaj jadę na trasę na dwa dni, zabrałem ze sobą torbę, w której mam mój rondelek, czajnik. Wziąłem też termos z gorącą herbatą, jeszcze rano z mojej szafki w robocie wziąłem kawę, cukier, herbatę, tak samo, bo trzeba będzie sobie radzić, tak? Jest zima, jest zimno, jest webasto, ale trzeba ten zjeść. Jeszcze kupiłem na stacji paliw sobie słoiczki z jedzeniem, ale co nie zmienia faktu, że będę musiał jeszcze stanąć do sklepu i kupić jakieś pieczywo, bo pieczywa nie mam, a bez pieczywa trochę ciężko. No i może jakiś browarek. To się jeszcze pomyśli. Normalnie w tym miejscu, gdzie teraz jadę, jechałem przepisowe 85. Ale teraz jadę przepisowe 50. Chociaż można jechać tutaj niby 90. Także jest jak jest. To jest zima, w zimę trzeba jeździć ostrożnie. Prawdziwym egzaminem z życia moim było wcześniej. Rok temu dokładnie była zima, a ja jeździłem busem z łysymi oponami po całych górach. Tatry, Sudety, Karpaty, Bieszczady. Wszędzie tam praktycznie kursowałem i, no i dałem radę. Także nie boję się wyzwań. Odpowiada mi to, że jadę na dwa dni. Ale mówię, trzeba jechać ostrożnie i co jest podstawą, zachowuję bardzo, ale to bardzo dużą odległość od poprzedzającego mnie pojazdu. Nie mam tutaj tak zwanego aktywnego tempomatu czy coś w tym stylu. Po prostu trzeba zachować ostrożność, bo to jest jednak masa, nie? To jest jednak masa, waży, ja wiem, za 20 ton na pewno. Następny zestaw waży 12, jeszcze towar, który mam, parę ładnych ton waży, więc to jest to, że trzeba no, zachować bezpieczeństwo. Szczególnie, że mamy godzinę 8 rano, tutaj widzę w zabudowanym terenie idą ludzie do pracy, dzieci do szkoły i to wpływa na to, że nie ma tutaj wymówek, jeżeli chodzi o prędkość. Po prostu nie ma. Nie można zapierdalać. Nie można. Kiedy można, to można, ale w zimę trzeba ostrożnie i taka jest dola kierowcy, że my bierzemy za to odpowiedzialność, tak? Dzisiaj na Sybiradzie już miałem parę rozmów, bo jechał za mną przed kierowca z Kanią i powiedział mu: kolego, jak chcesz, wyprzedzaj mnie, ja szybciej nie polecę niż 60 na godzinę, bo po prostu nie chcę siebie ani nikogo zabić. Powiedział: nie ma problemu, słuchaj, nie, ja też nie jadę szybko, bo jest ślisko, bo śnieg padał, teraz śnieg nie pada, ale leży na jezdni. Jest minus 6 stopni, także nie ma szans, żeby dzisiaj w ogóle była dobra przyczepność. Po prostu nie ma, już 5 razy mi ciągnikiem lekko zarzuciło na boki. Ja tego już nie zmienię, tak? Po prostu się nie da. I już, trzeba jechać ostrożnie. Tak więc jedziemy powoli, aby tylko bezpiecznie dotrzeć do celu, a potem bezpiecznie dotrzeć do domu. Mam nadzieję, że dostanę nowe opony. Przy okazji, z rzeczy takich przyjemniejszych, umilam sobie czas. Oprócz tego, że do was nagrywam film, to wcześniej słuchałem audiobooka, książka Marsjanin, polecam, naprawdę bardzo ciekawa książka i wam powiem, że ciężko normalnie się oderwać. Dodatkowo jest to, że normalnie ja się w tej kabinie poczułem jak taki Marsjanin. Nawet sobie pomyślałem, wiecie, że może by coś nagrywać na wskroś dziennika pokładowego. Chyba ktoś tak robił, takie filmiki tego typu. A na czym by to polegało? Otóż po prostu wyglądałoby to w ten sposób, że filmiki z cyklu Dziennik Pokładowy nie miałyby czołówki, bo układałoby mnie centralnie ze smartfona. Czyli nagrywam film,
mówię do was i po chwili podłączam się pod... Znaczy podłączam się. Nie mam Wi-Fi, ale mam przecież tyle internetu w telefonie, że bez problemu mogę to wysłać. To nie jest żaden problem, tylko to chodzi o czas. I może takie dzienniki pokładowe nie byłyby złym rozwiązaniem, szczególnie, że jak widzicie, tematy same się nakręcają, tak? Same się narzucają i jest o czym mówić. A miałem taki pomysł, właśnie przypomniałem sobie o nim, bo rano na ten temat rozmyślałem, że może nagram w końcu film taki pokazowy, bo mam aparat ze sobą wziąłem. Jak to wygląda ta kabinka w środku i jak tam sobie robię jedzonko czy coś. Jak to w ogóle jest w tej małej kabinie, bo jak widzicie ja mam tutaj, o, tu już jest dach, nie? Tu nie ma globa, jest po prostu no, dosyć wysoki tunel silnika, także ta kabina nie jest jak w Renault Magnum czy w Actrosie czy coś. To jest normalny Mercedes Axor, samochód, który ma kabinę, powiedzmy sobie, na trasy krajowe blisko wieżne, można tak powiedzieć, użyć takiego określenia. I może bym tak zrobił, że właśnie dziennik pokładowy, jak to jest, bo naprawdę biorąc pod uwagę warunki pogodowe dookoła mnie, zapasy, które posiadam, czuję się jak ten gościu w tej książce, w tym filmie Marsjanin. Ja w tej kabinie, jak w tym hubie, i mam tutaj pewne jak to mówią, zasoby, które mogę wykorzystać, tak? Mam łączność ze światem, nie? Telefon, wow. To już lepsze niż na Marsie, bo na Marsie to oni tam się komunikowali tym, co godzinę maila sobie wysyłali przez taki tam system łączności, który też do końca nie był pewny. No właśnie, ale polecam, jeżeli jeździcie audiobooki, fajna sprawa. Ja mam o tyle sytuację taką, że niestety radio w tym Mercedesie nie posiada wejścia na USB, na kartę pamięci, więc muszę się ratować transmitterem FM, co ma swoją jedyną wadę, że nie mogę przewijać utworu w trakcie jego trwania. Na przykład bym chciał sobie przewinąć do 1 minuty i jak mi urwie przez moment prąd, no to po prostu wraca mi do początku i muszę czasami po 3 razy słuchać tego samego. Ale nie jest źle. W piątek, czyli jutro, postaram się coś zmontować fajnego z transmittera, tylko z wideorejestratora. Zrobić jakiś filmik, wrzucić go na YouTube'a. I chyba mi się to uda. Po prostu w piątek, jak wrócę do domu, to się odeśpię w końcu i będę miał trochę czasu dla siebie, spędzę go przy komputerze. W ogóle chyba 3-4 dni komputera nie włączałem w domu, co mi się rzadko zdarza, ale nie miałem takiej potrzeby nawet. Tak więc coś pomyślimy na ten temat. Tymczasem trzymajcie się. Bo co tu jeszcze więcej mówić, skoro wszystko już na bieżąco powiedziałem. I po prostu do następnego, tak? Przede wszystkim jeździjcie bezpiecznie i pamiętajcie, że zima rozróżnia ludzi za kierownictwo na 2 kategorie. Na kierowców i osoby posiadające prawo jazdy. A jak to rozwinę, to już sobie sami tam dopiszcie. Tymczasem trzymajmy się, cześć. Witam wszystkich. Na moment tylko moja twarz, bo nie ma nic ciekawego w niej do oglądania. A teraz tak, stoję sobie właśnie na pauzuni i gotuję sobie obiadek. Gołąbki ładnie dochodzą. Niech sobie jeszcze trochę dojdą. Tutaj, prawda, może już je wyłączę. Krótka prezentacja samochodu, jak to wygląda u mnie. Tutaj piweczko na pauzę, tutaj elektronika, tu wszystko tego. Pauza się kręci na wyjętej tarczce, webasto włączone, tu jakieś schoweczki, tu łóżko. Jest mały bałagan, ale naprawdę tutaj jest bardzo mało miejsca, więc muszę te wszystkie rzeczy przerzucać z miejsca na miejsce po prostu. Tu ciuchy, tu moje zakupy, które potem pochowam. Tutaj lampka, ale najważniejsza nowość jest tutaj, jak spojrzycie, bo tu mam zamontowany uchwyt na ścianie, który będę w ten sposób stosował, że będę nagrywał po prostu filmy w ten sposób. O, taki punkt widzenia. Nie wiem, jak się to wam podoba, ale mam nadzieję, że będzie działało. Już robiłem pierwsze próbne zdjęcia. Nie jest źle.
wyłączę aparat, żeby się nie rozładował. I tak to wygląda. Tu mam bańkę z wodą 5-litrową. Witam wszystkich. 8 stycznia 2016 roku. Jest godzina 5 rano dokładnie. Za pół godzinki sobie ruszymy. Stoję teraz na stałem z pauzy długiej. 11. I jak się sytuację przedstawię? Ano, sytuację przedstawię się tak, że tutaj już mi się robi, grzeje się woda, cubaniaczek mam, woda mi się grzeje, tu mam zestaw, nie wiem czy widać, kubków, nie wiem jak to pokazać, może lepiej tak, o, dwa kubeczki, a tu jest puszka jeszcze po napoju wczorajszym, kubek jeden, kubek drugi i będę robił sobie teraz tak, kawusie i gorący kubek. Tutaj mam taki schowek, to nie jest lodówka, tylko to jest po prostu schowek i tu mam kawę, ledwo co widać, ale coś tam widać, mam kawę, mam napoje, mam, o, gorący kubek, pieczarkowa, sobie zrobię zupkę. Także jakoś to trzeba radzić w dwudniowych trasach, no. Mam herbatę i mam cukier, ale chyba sobie kawkę strzelę z rana. Zawsze to ten, jakaś zwykła biedronki. Jakieś jeszcze bułki mam potem na później. Trzeba się rano posilić i zaraz mi się woda w czajniczku zagotuje. Elegancko wczoraj kupiłem czajnik, bo nie miałem jeszcze. Nie miałem i trzeba o to zadbać, no po prostu. Tak więc... No co, no trzeba wracać do pracy, no. Wczoraj poległem o godzinie 18 bodajże, czy przed 19, spałem pełne, nie wiem, nawet 2 godziny 10. Stoję sobie teraz w Jarocinie, koło stacji paliw, mają awarię kibla niestety. Więc co, więc sprawy bieżące to na gdzieś tam pod ciakiem, a sprawy, jeżeli chodzi o higienę, toaletę, chusteczki nawilżane, bo inaczej się nie da, tak. Trzeba sobie umyć twarz, to muszę, o, w ten sposób, żeby oczy przejrzały. Twarz obmyć, trochę to jest... Trochę higieny, tak? Nie jest to woda, no ale ten... Ale trzeba sobie jakoś właśnie radzić w tej trasie i co? No i zaraz zjem sobie śniadanko, wypiję kawusie, ruszam w trasę. No, nie powiem, ja jestem zadowolony z tego, że dwudniówka, także... Nie narzekam, jest ok. Akumulator mi wytrzymał, myślałem, że będzie kiepsko, bo ostatnio w filmie dwa samochody odpalić rano nie chciały. A mój o ten, o tam widzicie jest lampka, właśnie żeby nie marnować akumulatora, to używam mojej lampki, tej na LEDy, tej czołowej. Fajnie oświetla, więc nie ma potrzeby marnowania akumulatora. Teraz tylko na potrzeby filmu włączyłem tą lampkę tutaj, o. Żeby to jakoś miało ręce i nogi. Także tak wygląda poranek. Życie kierowcy. Potem trzeba to wszystko złożyć, kuchenkę do tego, neseserka, czajnik, rondelek, wszystko pójdzie pod łóżko, podniosę oparcie. Tam mam jeszcze, o, nie wiem czy widać, taka żółta wielka reklamowa na śmieci. Wszystko. O, chyba się przeziębiłem lekko. Z rana miałem trochę uchyloną szybę, ale wypas to chodziło całą noc, więc było ciepło. Co chciałem powiedzieć? Śmieci to śmieci. No i co? No i się pojedzie, tak? Pojedzie się. Jeszcze wrócę na firmę, to ogarnę bardziej tą kabinę. Na razie czekam na wrzątek i na zupkę. Zjeść coś, posilić się, morale wzmocnić. A potem odpalamy Furencję i jedziemy, tak? Rano przepaliłem, odpaliła, fajnie, super elegancko, także... Jak wrócę do domu, dzisiaj może będę miał troszeczkę więcej czasu, coś zmontuję z tego. Nagrałem parę filmów. Zresztą, jeżeli to oglądacie, a to jest na końcu, to wiecie, że one były wcześniej, tak? Więc zobaczymy się może jeszcze dzisiaj, w ten dzień 8 stycznia. Może później, zobaczymy jak tam z transferem będzie, bo powiem wam, że cały czas, calutki czas walczę z moim dostawcą internetu, bo po prostu hece się dzieją.
u mnie w domu, jeżeli chodzi o, o internet. Hece się dzieją. Jeżeli chodzi o Skype'a, to raz jest w porządku, raz nie jest. Zobaczę służbówkę, czy ktoś dzwonił. Nie, nikt nie dzwonił na służbówkę, to w ogóle zasięg jest, jest. Bo z zasięgiem czasami bywa problem, nie? Bo tam gdzie ja jeżdżę z tym towarem, to w ogóle więcej go nie ma niż jest. Chyba mi się kończy gaz na moim kartuszu, bo wczoraj mi się woda tak elegancko, super szybko zagotowała. Dzisiaj się gotuje dłużej, ale może dlatego, że wlałem jej po prostu więcej. Polecam wam jedną rzecz. To jest kubek z Orlena, nie? Ten do mega kawy. Nie wiem, czy widać tutaj. One są za darmo, te kubki. Także jak nie macie kubka w samochodzie, a chcecie sobie zrobić kawę, herbatę, albo na przykład jak ja, gorący kubek, to naprawdę, słuchajcie, wystarczy poprosić i oni wam dadzą za darmo taki kubeczek. Albo kupić sobie kawę i wypić i mieć kubek. Ale ja mam czysty, także jest ok. Tutaj mam ten termiczny kubek z Orlenu, który kiedyś sobie kupiłem. Nie jest najwyższych lotów, ale jest. I w nim sobie piję kawkę, herbatkę. Takie tam rzeczy w nim pijam. Tak jak mówiłem w poradniku, najważniejsze jest mieć kubek właśnie ze sobą w kabinie, bo on pozwala na to, że mamy ciepłe napoje. I teraz patrzcie, poszedłem na stację paliw i wziąłem orlenowski kubek, tak, termiczny, nie kupiłem kawy. Kawę mam swoją, za którą dałem, nie wiem, 3 złote czy 4 złote na Biedronce jakiś czas temu. I teraz patrzcie, kawkę sobie sypię do kubka, zaraz ją zaleję wrzątkiem i jestem do przodu ile hajsu. Także to jest propozycja dla tych, którzy myślą, że najfajniej to się żywić na Orlenach, czyli po prostu iść na stację, kupić sobie kawę i człowiek zadowolony, ale hajs leci wam do tyłu, a tak to macie hajs do przodu, tak? I od razu sobie, zanim się woda zagotuje, wypierdzielę tego zupkę do kubka. Zawsze jak coś robicie w kabinie, żeby sobie zaoszczędzić sprzątania, to od razu miejcie przeznaczoną reklamówkę na worek na śmieci i od razu wszystko wyrzucajcie. Ja mam, wczoraj robię zakupy, mam worek, już mam pełen worek śmieci. Każda butelka, każdy jakieś tam chusteczka, każda puszka po napoju, każdy coś, to musicie od razu sprzątać, bo jak nie, to wam kabina się po prostu zasypi i nie będziecie mogli się potem odnaleźć. Dlatego mówię, porządek jest bardzo ważny, ale się teraz ciepło zrobiło przez ten czajnik. Także podniosłem sobie włas, bo mam tu taki ten. Nie wiem, czy widać. O, jest włas, to jest nie szyberdach, tylko włas podniesiony. Także tego. Jeszcze zrobiłem rano taką wtykę komputera, olej mam, powietrze już też mam, napompowałem. No co jest z tą wodą, niby tutaj z tego. A, jest woda, tylko niedomknięty był ten. Niedomknięty był, słuchajcie, ten kurna pokrywka. Gorąco, muszę to wziąć przez jakąś szmatkę. Mam tu gdzieś szmatkę, halo, szmatka. Ścierka jakaś, może przez papier wezmę, nie będzie tak marzyło. Czyli wodę już miałem. Najpierw sobie zaleję oczywiście gorący kubek. Z tego względu, że chcę po prostu wiedzieć, że mi wody starczy na jedzenie. On jest mega, więc nie będę go zlewał całego i resztę leję do kawy. O tak, na styk. Będzie mała kawka, ale będzie. Zasadniczo wolę, jak jest mniej wody w czajniku niż więcej, bo nie lubię jej wylewać. I o, muszę włożyć uchwyt. Uchwyt w aksorze do kubka jest taki akurat. I czasami jak się źle go wsadzi, to może się przewrócić. I teraz mieszamy sobie kawusie, kubeczek, wieczorkowa, do tego mam bułki. O, już para się unosi po całej kabinie, fajnie. O, zupka tak samo, mieszamy. I będziemy zaraz jedli.
kiedy przyrządzam sobie flaczki, czy tam gołąbki, czy cokolwiek, mam taki rondelek, który ma tylko jedną wadę, ale ta wada odnosi się do tej kuchenki, że spód jest troszeczkę za wąski, czasami no, pod kątem mi się ustawia, ale powiem wam, że dobre jest taki uchwyt mieć, taki. Nie jak w garku, tylko taki, bo to rzekomo był, jak go kupowałem, było napisane, że to jest do mleka. Ja gotuję w tym wszystko, tu jest fajnie, właśnie też dziubek do wylewania, jest miareczka w środku i wszystko fajnie się rozgrywa, dzięki temu, że wiem, ile mam pojemności w danym po prostu, czy dane żarcie, które napisali, jest pojemne na tyle, ile napisali. Cóż tu więcej mówić, tak wygląda poranek, tak. Zaraz sobie zjem, potem odpalę furę, ogarnę ten majdan i jedziemy dalej, także trzymajcie się.